Dziś przypada Światowy Dzień Wiatru i prawdopodobnie nie wymyślono go po to, by Luk Lublin mógł się chwalić kolejnymi armatami, ale na pewno ten dzień stwarza ku temu dobrą okazję, bowiem przychodzi nam zaprezentować zawodnika, który zostawia swoimi zagraniami rywali z poczuciem wiatru zaledwie, no i pewnie bezradności. Jak tak spojrzymy w historię, to dziś też rocznica premiery Króla Lwa. I tego z tą prezentacją bez nadmiernego patosu nie da się powiązać, ale potraktujmy to jako bardzo dobrą wróżbę. Szanowni Państwo, ten, którego za sekund kilka będziemy mieli zaszczyt poznać, a potem cieszyć się jego grą przez cały sezon, to Mateusz Malinowski. Tutaj w Lublinie jest taka tendencja, jest taki pomysł, żeby sięgać po zawodników, którzy być może mają coś do udowodnienia, tak? Żeby ta dodatkowa ambicja była ich dodatkowym paliwem. Czy Mateusz Malinowski ma coś do udowodnienia? No oczywiście, że tak. Po trzech takich obfitych sezonach w Zawierciu nastał niestety ten czwarty, który gdzieś tam był mniej obfity w granie. Ale bardzo się cieszę jakby z tego, że jest taki plan tej drużyny właśnie na zawodników ambitnych, którzy cały czas mają coś do udowodnienia. Nie są jeszcze jacyś zaawansowani specjalnie wiekowo, ale na pewno przysłowiowo będą ten parkiet gryźć, bo na przykład ten poprzedni sezon im nie wyszedł. A mają ku temu umiejętności, żeby dobrze grać. No właśnie. Powiedz proszę, mówisz niezaawansowany wiekowo i to jest święta prawda, no bo przecież 30 dopiero ci stuknęła. Gdybyś miał się pokusić, i to może być trudne pytanie, o określenia miejsca, w jakim jest twoja kariera. To jest cały czas jeszcze to wspinanie się na szczyt, czy to już jest ten etap stabilizowania tej najlepszej formy, którą pamiętamy choćby nie z tego, a z poprzedniego sezonu, kiedy można cię było w dłuższym wymiarze oglądać? Akurat jeśli chodzi o mnie, to jest ciężkie pytanie, aczkolwiek mówię, gdzieś tam przez te 3 lata w Zawierciu bardzo dobrze się realizowałem i piąłem się delikatnie gdzieś tam do przodu ze swoją grą, swoją pewnością siebie. I ten czwarty rok mnie po prostu zastopował, więc myślę, że 30 lat to jest dobry wiek, dopiero skończony zresztą. I cały czas sporo grania i sporo doświadczenia można sobie załapać. Jeżeli będzie zdrowie, to nie ma żadnego problemu, żeby zagrać bardzo dobry sezon w Lublinie. A powiedz, co jest ci potrzebne do tego, żeby wejść na te maksymalne obroty? Wystarczy dużo okazji do grania i zdrowie, czy jednak takie poczucie wsparcia ze strony drużyny, sztabu, zarządu, klubu, takie zaufanie też jest ważne? Mam wrażenie, że głównie zdrowie, bo to jest jednak w naszym zawodzie tutaj najważniejsze. I jeżeli będzie zdrowie, będzie ta rywalizacja fajna, sportowa, będzie dobra praca na treningach, to wyniki się pojawią prędzej czy później i ta dobra gra. A powiedz, co sądzisz o drużynach, które mają dwóch leworęcznych atakujących? To jest pewnego rodzaju ryzyko, czy nie należy w ten sposób to rozpatrywać? Bo wiadomo, leworęczny zawodnik zawsze będzie atakował lewą ręką, to oczywiste. No i ta charakterystyka taka, powiedzmy, dość zbliżona. No, też o tym tak myślałem, że jak przychodziłem do Zawiercia, to właśnie było ok, bo był jeden praworęczny zawodnik, potem ja leworęczny. Tutaj mamy dwóch zawodników leworęcznych, ale Nie wiem, jak to wyjdzie w praktyce, ale tak naprawdę obydwoje mamy gdzieś tam swoje atuty i myślę, że to będzie ważne, bo jesteśmy gdzieś tam podobni charakterystyką, ale pamiętam, jak byliśmy razem 5 czy 6 lat temu z Szymkiem, to również teraz chyba topowy trener George Kretu wziął nas również obydwu, więc jakąś tam myśl miał, więc
mam wrażenie, że to też jakby nie było przypadkowe w tym sezonie i wiedzą, jak gdzieś tam Szymon wspierał Bartka Filipiaka w tym sezonie i wiedzą, że po prostu obydwoje możemy grać na dobrym poziomie i stworzyć dobry duet. No właśnie, jakiej współpracy, jakich relacji spodziewasz się z Szymonem Romaciem, no, który rozpocznie po wakacjach w Lublinie trzeci sezon, a więc on jest już u siebie. Z drugiej strony wchodzisz ze statusem, no powiedzmy, zawodnika na określonym poziomie, z określonym pakietem umiejętności. On zresztą też, to będzie takie koleżeńskie wsparcie, czy raczej spodziewasz się bardzo ostrej rywalizacji? Nie no, ja wręcz wymagam bardzo dużej rywalizacji, bo z takiej perspektywy, kiedy na to patrzę przez ten okres mojego grania, no to ta zdrowa rywalizacja zawsze gdzieś wywindowała umiejętności obydwu zawodników na dobry poziom. Prywatnie znamy się, bardzo się lubimy, nasze żony się również lubią, więc byliśmy teraz na dwudniowym wypadzie w Kołobrzegu w zeszłym roku. Szymek był u mnie 2 lata temu na weselu, a niewielu zawodników z moich poprzednich drużyn dostało zaproszenie, bo było ich z 5-6, więc to nie było jakby siatkarskie wesele, co jest w gronie moich bardzo dobrych kolegów. Ale będziemy walczyć, to na pewno będzie walka, tutaj nikt nikomu nie odpuści, bo tak jak mówiłem wcześniej, mamy zespół, który na pewno każdy z nas ma swoje ambicje i coś do udowodnienia, więc myślę, że tak będzie na wszystkich pozycjach i będziemy mocno na siebie naciskać. A gdybyśmy mieli tak cofnąć się o rok, powiedz, jak zareagowałeś na informację, że LUK, Politechnika wówczas Lublin, awansowała do plus 1? Bardzo się cieszyłem z tego powodu, ponieważ projekt był, gdzieś tam przynajmniej o tym słyszałem, dosyć taki szeroki, z dużymi ambicjami i na pewno też ciekawe miasto. Gdzieś tam się pojawił bodajże Azoty chciały wspierać, czy wspierały, też sam LUK. Wiadomo, deweloperzy w tych czasach też tam swoje mogą dokładać, plus miasto bardzo chciało. Miasto również, widzę, wspiera Żużel, wspiera piłkę ręczną, także myślę, że dobry ośrodek. No ja się cieszyłem, bo to kolejne gdzieś tam miejsce do grania, wiadomo. Ta liga 14-zespołowa, nie wiem jak będzie teraz, daje nam po prostu więcej pracy i to też jest dobre. A gdybyś miał ocenić poprzedni sezon LUK Lublin, ten już w plus lidze, jakieś zaskoczenie? Na pewno, jeśli chodzi o ten poprzedni, tak? Gdzie na pewno tam pierwsza runda była bardzo dobra z waszej strony. I miałem takie wrażenie, że jak gdzieś tam zapewniliście sobie to utrzymanie, to troszeczkę może to ciśnienie zeszło, może coś się rozluźniło w zespole, bo jednak ta pierwsza runda była o wiele lepsza. Może nie pierwsza runda, ale załóżmy pierwsze 15-16 spotkań. Dokładnie też nie śledziłem tego na pamięć, ale takie odniosłem wrażenie. No to dobrze, mówisz, że być może jakieś rozluźnienie czy jakiś spokój nadmierny przyszedł, tego nie wiemy. Jak się w szatni ma Mateusza Malinowskiego, to on pozwala na takie rozluźnienie i płynie z tą spokojną falą, czy raczej zbiera wszystkich do kupy i potrafi potrząsnąć, żeby takie rozluźnienie się nie przytrafiało? No zobaczymy jak kto będzie się musiał wcielić w tym roku w rolę lidera. Mówię, 2 lata temu byłem na to gotowy, teraz już jestem starszy, wiem mniej więcej jak ta szatnia gdzieś tam działa, więc jeżeli będzie trzeba, no to na pewno jest paru chłopaków jeszcze starszych ode mnie, bardziej doświadczonych, ale jeżeli będzie to też ode mnie zależało, jestem w stanie gdzieś tam potrząsnąć drużyną i ją zmobilizować albo zadziałać po prostu w taki sposób, żebyśmy wrócili na dobre tory.
To dobrze, to na koniec proszę cię o takie maksymalne skupienie. Ja zadam pytanie i proszę o taką natychmiastową odpowiedź. Pierwsze, co przychodzi mi na myśl z mojego pobytu na meczu w Lublinie, to? Duża frekwencja. Bardzo dobra odpowiedź. Ale wyświechtana chyba, co? Czy nie? No nie wiem, no ty chyba lepiej wiesz, czy to była duża frekwencja z perspektywy takiego plusligowego wyjadacza. Tutaj w Lublinie wszyscy są dumni ze swoich. Tak, tak, tak. Frekwencja była, gdzieś tam to przeczytałem oczywiście, inaczej to wygląda, jeśli chodzi o takie duże sale, bo to się inaczej rozkłada niestety. Ale kiedy spojrzałem gdzieś tam, nie wiem, czy na waszej stronie, czy gdzieś na siatce org, w jakichś statystykach, to z tymi czterema zespołami, załóżmy, nie wiem jak to nazwać, starego topu, to frekwencja była powyżej 3000, więc to na pewno jest duży potencjał. To jest duży potencjał. Dobra, to jeszcze na koniec powiedz mi proszę, jakieś indywidualne cele przed sobą, przed następnym sezonem stawiasz i wyświechtaną odpowiedzią tutaj będzie zakończyć sezon bez kontuzji. Tak, to również jest ten. Ja stawiam sobie jak najwyższe cele, ale nie chcę o nich mówić za bardzo, bo chcę, żeby to było gdzieś tam cały czas się, że tak powiem, budowało przez ten okres tutaj wakacyjny. Ja też późno skończyłem sezon. Na razie chcę spokojnie sobie poprowadzić przygotowania i złapać taką... Oczywiście we mnie motywacja cały czas jest, ale chcę troszeczkę odpocząć od siatkówki, nawet jej za bardzo nie oglądać i nabrać takiego głodu, który da mi po prostu na te 8-9 miesięcy dużą motywację do pracy, duży zapał i no mówię, będę walczył za ten klub.